Bardzo miło mi dzisiaj z Państwem tutaj być. Ja się nazywam Michał Wojak, a mój współprowadzący to Przemysław Watemborski. Pracujemy na co dzień w biurze reklamy Rinier Axel Springer Polska, w którym zajmujemy się monetyzacją treści wideo i audio. Jest już z nami Przemek. Powiedział Radek o tym, że opowiemy trochę Państwu o tym, jak wygląda praktyka. Jacek mówił dużo o tym, bardzo ciekawie jak zwykle, o tym, jak tworzymy podcasty jako Onet, jako RASP. My opowiemy trochę, jak to wygląda z perspektywy współpracy z markami. W mediach pracujemy już ładnych paręnaście lat, w obszarze wideo szczególnie, i parę, że tak powiem, rewolucji czy ewolucji w naszym życiu już zaliczyliśmy. Ja sam pamiętam, jak wideo online, które też było określane jako nisza, dzięki między innymi Onetowi udało się jakby przemienić jako jeden z takich wiodących trendów dzisiaj w content marketingu. No i ta ewolucja w obszarze audio też następuje, jest na naszych oczach. Mam wrażenie, że zdecydowanie szybciej niż wideo, a to przede wszystkim dlatego, że content marketing dzisiaj gdzieś tam w świadomości klientów zdecydowanie już bardziej istnieje jako przydatne narzędzie w budowaniu komunikacji, a i też digital marketing w samym media mixie już inne ma też znaczenie, o czym pewnie Państwu nie muszę mówić. Poprosiłbym jeszcze prezentację, bo jej nie widzę, a fajnie by było, żeby Państwo ją zobaczyli. To nie da, o to da. Tak jest, to jest ta prezentacja, także z drobnym poślizgiem i pewnymi problemami startujemy. Przemku. Tak jak Michał powiedział, podcasty mocno trendują, dlatego też coraz większa liczba klientów i marek jest zainteresowana tym, żeby przy podcastach się wyeksponować. Krótko o tym, dlaczego w ogóle warto to robić i dlaczego podcast jest produktem, przy którym warto swoją markę pokazać. Otóż jest tu takich kilka cech charakterystycznych, o których mówili już zarówno Marcin, jak i Jacek w swoich prezentacjach, więc ja tylko to krótko podsumuję, z których wynika to, że marki i marketerzy mogą odnosić duże korzyści z afiliowania się przy podcastach. Otóż przede wszystkim jest to zaangażowanie. Słuchacz podcastowy to jest słuchacz zaangażowany. Te consumption rates są zazwyczaj bardzo, bardzo wysokie. Wynika to zarówno ze specyfiki konsumpcji tych treści, czyli na przykład to, że zakładamy słuchawki, które odcinają nas od otaczającego nas świata, jak i samej specyfiki tych treści, czyli treści konsumowanych niejako w międzyczasie, o czym mówił Marcin, możemy robić, nie wiem, sprzątać, możemy biegać, możemy jechać autem i możemy w tym czasie słuchać podcastu. Druga kwestia to jest kwestia lojalności. Tutaj na pewno pomaga moduł subskrypcyjny, ale też specyfika samego produktu, czyli tego, że ludzie przywiązują się zarówno do tematyk, jak i do prowadzących, po prostu do formatów, czekają tak jak na swój ulubiony serial. Kolejna rzecz to są emocje, też bardzo istotna kwestia. Tutaj mamy do czynienia zazwyczaj z pogłębionymi rozmowami, które albo mogą nas satysfakcjonować, albo triggerować, generalnie wywoływać jakieś emocje. Emocje też wiadomo, że bardzo dobrze sprzedają. Czwarta kwestia to jest coś, do czego pewnie nikogo przekonywać nie trzeba. Follow your icon, czyli znani i popularni prowadzący gwarantują sukces. Słuchacze chętnie ulegają rekomendacjom rozpoznawalnych osób znanych, które są w pewien sposób z markami powiązane, chociażby przez produkt, jakim jest podcast. Kolejna rzecz to, że mimo tego, że ten trend już od jakiegoś czasu trwa, to nadal jest to w pewnym sensie rzecz nowa. Ciągle można zostać tutaj pionierem, można zaangażować siebie i swój produkt w treść mediową, która nie jest jeszcze obrędowana. Z każdej strony można stworzyć takie bardzo, bardzo mocne połączenie, bardzo mocne powiązanie pomiędzy marką, a pomiędzy produktem mediowym.
No i ostatnia kwestia to jest zasięg i promocja. My oczywiście mówimy z punktu widzenia bardzo dużego wydawcy, jakim jest RASP, gdzie na stronie głównej czy w wertykalach naszych możemy te treści dystrybuować i promować, natomiast absolutnie nie ogranicza się dystrybucja formatów podcastowych wyłącznie do naszego ekosystemu onetowego. O tym też mówił Jacek. Mamy mnóstwo platform podcastowych, Spotify, Apple Podcast, mamy przede wszystkim ten YouTube, który jest no, gigantyczną machiną dystrybucyjną, mamy social media, w których możemy te treści dodatkowo promować, także produkt jest bardzo plastyczny, on się nadaje do dystrybuowania go w bardzo wielu miejscach, to co też oznacza możliwość dotarcia do rozmaitych targetów, także tutaj kwestia dystrybucji to jest, pewnie nadawałoby się to na cały osobny wykład. Absolutnie się z Tobą, Przemku, zgadzam. Dystrybucja nie od dziś ma szczególne znaczenie, nie tylko w obszarze audio czy wideo. Często też rozmawiając z partnerami o tym, czy warto realizować treści wideo, biorąc pod uwagę też, że można przecież realizować je na własną rękę, no to tutaj podstawowa odpowiedź jest, treści oczywiście kręcić może każdy, natomiast pytanie, na ile mamy skuteczne narzędzia do tego, aby je promować. W Onecie mamy takie możliwości, biorąc pod uwagę to, że jako Linear Accel Springer Polska mamy plejadę bardzo znamienitych marek, które są jakby taką naturalną bazą do tego, aby na niej właśnie tworzyć różnego rodzaju treści, które naprawdę angażują naszych użytkowników. Mamy rozpoznawalnych prowadzących, pracujemy z ludźmi, których na pewno warto słuchać czy oglądać, to przynajmniej potwierdzają nasze wyniki, stawiamy na wysoką jakość, o tym była mowa na początku tego spotkania. Jakość ma znaczenie także w podcastach i tutaj jakby w pełni się z tym zgadzamy. Było pytanie o to, czy warto też myśleć o wideo, jak najbardziej tak, a to chociażby dlatego, że od dłuższego czasu istnieje taki trend konsumpcji de facto mediów i różnego rodzaju treści na różnego rodzaju platformach, także korzystanie zarówno ze sfery audio, jak i wideo daje nam możliwość dotarcia zdecydowanie szerszego do użytkowników, którzy na przykład niekoniecznie są użytkownikami strony głównej Onetu, ale na przykład są heavy userami YouTube'a czy Spotify'a i odwrotnie, także na pewno jakby taka różnorodność pomaga, chociaż tak jak powiedział Jacek, nie jest jakby warunkiem koniecznym. O dystrybucji już parę zdań powiedziałem, także tak jak mówię, tutaj zawsze każdy podmiot, który myśli o tworzeniu jakiejś treści, powinien myśleć o tym jakoś długoterminowo, na ile jest w stanie, że tak powiem, szeroko dystrybuować swoje treści, na ile jest w stanie też je tworzyć regularnie, bo to z perspektywy też marek, klientów naszych często jest dużym wyzwaniem. Robimy jakąś jedną krótką serię i potem jest kłopot, co dalej. No i też jakby szersze myślenie, bardzo głęboko wierzymy w to, że podcast, wideo to jest jakby świetne narzędzie, natomiast one szczególnie w digitalu dobrze radzi sobie, czy lepiej sobie radzi, jeśli myślimy o nim w ujęciu jakimś takim szerszym strategii komunikacji, korzystamy z całej plejady narzędzi digital marketingu, content marketingu, do czego Państwa gorąco zachęcamy i też jakby oczywiście służymy tutaj zawsze swoją wiedzą i pomocą. Może krótko o głównych kierunkach współpracy. Tutaj mamy takie dwa filary, na których w większości to opieramy. Mamy też kilka mniejszych opcji, takich nieco mniej istotnych, natomiast te dwie główne rzeczy to te, do których przede wszystkim zachęcamy naszych klientów. Są to podcasty ramówkowe, których mamy około 20 w tym momencie, przy których możliwościach współpracy opowie za chwilę więcej Michał, natomiast mamy również podcasty dedykowane. Oczywiście nie na każdy temat mamy podcast istniejący już w naszej ramówce, chociaż tych tematów jest dużo. Jacek też chwilę o tym mówił, zapraszamy codziennie o 20 na stronę główną Onet, tam mamy sportowe, polityczne, kinematograficzne i tak dalej. Natomiast oczywiście nie każdą tematykę jesteśmy w stanie
w ramówce pokryć, dlatego też proponujemy naszym partnerom podcasty dedykowane, które formatujemy w oparciu o brief, jaki do nas przychodzi. To są te główne kierunki współpracy, natomiast dodatkowe możliwości to branding dźwiękowy, czyli tak naprawdę obrandowanie jakiegokolwiek produktu, mógłby to być produkt wideo, może to być produkt audio, jakąś planszą dźwiękową, że na program zaprasza firma XY. Produkujemy również spoty reklamowe, które nie wiążą się z dystrybucją, mogą zostać po prostu zewnętrznie u nas zamówione. Mamy studia, mamy lektorów, mamy inżynierów dźwięku, którzy są w stanie po prostu spoty reklamowe produkować, oraz proponujemy również umieszczenie audio w artykule natywnym, może to być rozszerzenie treści zawartej już w artykule, czyli na przykład rozmowa, wywiad z kimś, kto pracuje na podobnym polu, jakie są opisane w artykule, albo jest jednym z bohaterów artykułu, ale może to być również ułatwienie dostępu, czyli po prostu naczytany w formie audio artykuł, który potem można odsłuchać w aucie, albo można puścić osobie niewidomej albo słabowidzącej. Będziemy Państwa przekonywać do tego, że myśląc o podcastach i w ogóle o content marketingu, warto mieć perspektywę długoterminową, zarówno jeśli chodzi o tworzenie treści na kanałach własnych, jak i we współpracy z takimi podmiotami jak nasz. Szczególnie ma to znaczenie w podcastach. Mówiliśmy dzisiaj dużo o tej intymności, o tym, że konsumpcja generalnie jest na bardzo wysokim poziomie, że są pewnie towarzyszące, natomiast też jest ważne to, że tak naprawdę my w pewien sposób wychowujemy naszych słuchaczy. Oni muszą się przyzwyczaić do tego, że dana audycja, dany produkt istnieje. Mamy oczywiście narzędzia, o których mówił Jacek, chociażby ramówka, tak żeby ułatwić im dostęp do treści, które lubią, których poszukują. Natomiast planując w ogóle produkcję, warto właśnie mieć jakby szerszy horyzont, a nie jakby pojedyncze realizacje, zwłaszcza jeśli chcemy je tworzyć na nowo. To, co daje jeszcze cykl, to jest na pewno premia, jeśli chodzi o wyniki, bo zawsze w kontekście strategii dystrybucji szersze myślenie, dłuższy horyzont, on per saldo jakby daje właśnie lepsze wyniki i to nam potwierdzają przykłady, które za chwilę Państwu pokażemy. O przyzwyczajeniu słuchacza sporo już dzisiaj mówiliśmy. Koszt dotarcia, no to jest już bardziej kwestia przeliczenia jakby inwestycji na to, czy po prostu warto było zainwestować własne środki w taki produkt jak podcasty. W cyklu zawsze ten koszt jest niższy. No i będę dzisiaj Państwu dużo mówił, czy będę wspominał, nawiązywał do tej kwestii budowania synergii z innymi obszarami, ponieważ nasi koledzy, którzy opowiedzą o projekcie The Originals, to jest właśnie jeden z takich przykładów, gdzie jak mamy oczywiście świetny produkt audio, natomiast mamy też jakby szereg innych dodatkowych działań, które się fajnie wpisują w cele marki i myślę, że to jest taki przykład, który warto mieć z tyłu głowy. Okej, tutaj jest właśnie przykład na to, jak współpraca przy ramówkowej serii została poprowadzona, jakie wyniki przyniosła. Ja powiem krótko o tym, w jaki sposób w ogóle klientów eksponowaliśmy w przypadku 15-odcinkowej serii Wojewódzki Kędzierski. Jeszcze chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że ten podcast nie znajduje się na szczycie rankingu Apple czy jakikolwiek tam Jacek przytaczał, prawdopodobnie wyłącznie dlatego, że zamknęliśmy już wiosenny sezon, bo przez długie tygodnie to właśnie ten podcast był najpopularniejszym w Polsce. W każdym razie, wracając do tematu, mieliśmy tutaj dwóch partnerów, mieliśmy Bucha i mieliśmy Circle K i tak naprawdę kilka dosyć prostych zabiegów zastosowaliśmy. Mieliśmy jingle sponsorskie podczas audycji, natomiast nie były to takie zwykłe plansze pod tytułem firma XY zaprasza na podcast, tylko były to w tonacji tego podcastu stworzone dodatkowe produkty audio, czyli naczytane przez tego samego lektora, zrobione w tej samej formule z tym samym dźwiękiem.
do tego to copy było takie, powiedzmy, zaangażowane, mieliśmy coś na zasadzie jedziemy dalej dzięki Circle K po przerwie, czy podcast napędza Circle K, więc tych jingli mieliśmy kilka w czasie audycji, zarówno dla Bucha, jak i dla Circle K. Podczas premiery na żywo, czyli w poniedziałki o 20:00 wyświetlaliśmy sponsoring playera, taką belkę reklamową, klikalną kreację, która nad tym playerem była widoczna, ona przenosiła na stronę Circle K. Lokowaliśmy, no, nazwijmy sobie to roboczo, rekwizyty, były to kubki Circle K i butelki Bucha we fragmentach wideo mieliśmy możliwość dystrybuowania w jakimś tam co prawda ograniczonym zakresie, natomiast jednak fragmentów ze studia podczas nagrywania tego podcastu. Tam pokazywaliśmy zarówno te rekwizyty związane z klientem, jak i oznaczaliśmy go i przez hasztagi, i przez oznaczenie konta, oraz tutaj bardzo mocna działalność socialowa, zarówno w przypadku Bucha, jak i Circle K. Mieliśmy fragmenty wideo na Facebooku, mieliśmy zdjęcia na Facebooku, mieliśmy zdjęcia na Instagramie, mieliśmy stories. Tutaj też może dwa słowa o zakresie wyniku, to też Michał pewnie na następnym slajdzie to mamy, natomiast bardzo duże, bardzo szerokie dotarcie związane z tym podcastem. Tak, Przemku, wyniki były rzeczywiście godne. Można powiedzieć, że mocno przekroczyły nasze oczekiwania i też myślę mocno ten projekt kontrybuuje w ogóle w tym, jak świetnie rozwija się nasz produkt Onet Audio. To, co jest myślę dla nas szczególnie ważne, to jest właśnie fakt, że w każdym touchpointie tak naprawdę, w którym ten projekt istniał, ponieważ to jest nie tylko podcast, natomiast też bardzo dużo fajnych działań w mediach społecznościowych, tak naprawdę, a media społecznościowe akurat bardzo szybko weryfikują, czy coś ma wartość, czy też nie. Tutaj organicznie oczywiście bardzo fajne wyniki udało nam się uzyskać i też jakby szybko zbudować grono wiernych słuchaczy czy followersów. Kwestia konsumpcji treści, mówił o tym Jacek, natomiast 93% to jest na pewno wynik, który warto mieć z tyłu głowy. Dość powiedzieć, że nawet tutaj w naszej firmie mieliśmy okazję rozmawiać z kolegami, którzy polecali, rekomendowali nam poszczególne odcinki, także nawet jakby wewnętrznym gronie różne osoby, że tak powiem, z firmy, poza tym, że zajmujemy się tym zawodowo, w czasie prywatnym poświęcali czas na te treści i też jakby serdecznie Państwa do zapoznania się z nimi zachęcam. Powiedział też o tym Przemek, że nie jest już ten podcast numerem jeden, bo zakończyliśmy jego emisję, tak, zakończyliśmy, natomiast z racji jego sukcesu myślimy też o kolejnym sezonie. Będziemy jakby też otwarci na to, aby szukać nowych partnerów, także też gorąco polecam, aby Państwo mieli z tyłu głowy właśnie ten projekt, który już niebawem jesienią ruszy z kolejnym sezonem. Natomiast to, co jeszcze chciałem nadmienić, to jest kwestia tego, że dzięki jakby naszym partnerom mieliśmy możliwość zbudowania takiego idealnego balansu pomiędzy tym, jak jest eksponowana marka, ale też jakby dawaliśmy tutaj dużą przestrzeń redakcyjną twórcom i te rozmowy były naprawdę bardzo, bardzo prawdziwe, bardzo pogłębione. I to też przełożyło się na wyniki, także warto mieć to tego typu podejście też jakby w swoim myśleniu w kontekście content marketingu. Tak, to był przykład współpracy z serią ramówkową, natomiast możliwa jest współpraca przy pojedynczych odcinkach, tak jak też już zaznaczyliśmy tutaj niejednokrotnie, mamy naprawdę szerokie spektrum tematyczne podcastów, mamy podcasty, tutaj jest wyszczególnionych co prawda tylko 5, natomiast jest to tylko próbka, mamy tutaj o serialach, które traktujemy, jak sam tytuł wskazuje, o serialach, mamy podcast Forbes Women prowadzony przez Olę Karasińską, mamy W cieniu sportu Łukasza Kadziewicza, świetne technicznie rzecz biorąc, Macieja Kaweckiego, mamy też Reset, który traktuje o well-beingu i o tym, jak żyć, żeby się szczególnie mocno nie stresować, jaki stres ma wpływ na nasze życie. W każdym z tych podcastów
można w ten czy inny sposób zaistnieć. One są dedykowane różnym branżom, różnym segmentom. Możemy do nich zapraszać gości, nawiązywać w jakiś sposób do konkretnych wydarzeń. O serialach to jest przecież nie tylko kwestia launchu nowej platformy czy wejścia do kin nowego obrazu, ale może to być na przykład festiwal filmowy. Też takie przypadki mieliśmy. Także tutaj możliwości współpracy są bardzo szerokie i tych podcastów mamy naprawdę do wyboru, do koloru. Świadczenia partnerskie w tego typu współpracy są zazwyczaj standardowe, natomiast zawsze traktujemy, ponieważ pracujemy w obszarze niestandardowym, każdy brief de facto jako punkt startu do dyskusji o tym, co możemy zrobić dla naszego klienta. Marka w tego typu audycjach zazwyczaj pojawia się, czy to poprzez dżingle sponsorskie, czy jakieś kontekstowe nawiązania. Mamy możliwość zapraszania ambasadorów. Będzie dzisiaj przykład reprezentantów firmy, który kontekst, myślę, wypowiedzi może być zaskakujący. Są też świadczenia takie czysto brandingowe, social media to jest też coś, no co stawiamy w ogóle jako wydawca i też głęboko wierzymy, że warto tutaj budować efekt synergii. To, co jest ważne podkreślenia, to jest fakt, że te projekty są cały czas rozwijane. Mówił o tym Jacek, mówił o kolejnych krokach. I tutaj w tego typu przypadku pojedyncze lokowanie ma o tyle uzasadnienie, że tak naprawdę produkt zbudował już jakąś świadomość wśród użytkowników. Gdyby to były treści dedykowane, raczej byśmy tego typu pojedynczych działań nie rekomendowali, ponieważ każdy z tego typu projektów, każda z audycji musi po prostu zbudować sobie wiernego słuchacza, ale o tym już trochę sobie dzisiaj opowiedzieliśmy. Tak, to jest ta druga noga, o której mówiłem, ten filar. Oprócz podcastów ramówkowych, mimo tego, że mamy ich naprawdę wiele, no to nie mieliśmy na przykład o europejskim parlamentaryzmie podcastu czy o czytaniu dzieciom, więc no takie, żeby móc odpowiedzieć na takie potrzeby, tworzymy podcasty zupełnie od nowa, formatujemy je, zastanawiamy się nad prowadzącymi, nad gośćmi, nad tym, w jaki sposób rozmowa ma przebiegać i sobie to w ramy podcastu wkładamy. Tutaj mamy kilka przykładów, które moim zdaniem są bardzo ciekawe właśnie ze względu na to, że są nieoczywiste. Dla Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce realizowaliśmy cykl rozmów z polskimi europarlamentarzystami, szefami komisji, politykami rozpoznawalnymi, którzy przez pryzmat bieżących wydarzeń mówili też o kulisach funkcjonowania tej struktury, jaką jest Parlament Europejski. Dla Allegro bardzo fajny pomysł, prezent sprofilowany, rozmowa z psychologiem sądowym, który na podstawie wypowiedzi swojego gościa miał w jakiś sposób sprofilować tę osobę, odgadnąć, kim jest ona dla naszego gościa, jakimi cechami się charakteryzuje i jaki prezent byłby dla niej odpowiedni, prezent gwiazdkowy. Oczywiście wszystkie te rzeczy do kupienia poprzez platformę Allegro. Kolejna rzecz, podcast, właściwie wideokast dla Biedronki, Akademia Domowego Bajarza, z trzech różnych perspektyw opowieść o tym, w jaki sposób, czy w ogóle i po co czytać dzieciom. Tutaj na kanwą jakby punktem wyjścia była książka tam o fajniakach. Oni te maskotki mieli i do tych maskotek dodawana była książka. Była lektorka Ewa Ewart, była psycholożka i była literaturoznawczyni. Każda ze swojej perspektywy opowiadała o tym, jak czytać dzieciom. Bardzo fajna realizacja. Wszystkim młodym rodzicom polecam. Mieliśmy też bardzo ciekawy projekt Kuchnia dla Electroluxa. Tutaj jest jakaś literówka, przepraszamy za nią. Natomiast była to realizacja dla Electroluxa, w przestrzeni zresztą Electroluxa, nagrywana w ich showroomie. Także tutaj oprócz tego, że była rozmowa również z różnymi osobami odpowiadającymi za różne zakresy czy perspektywy tego, jak może wyglądać kuchnia, bo mieliśmy i psychologa designu, i historyka sztuki, i architekta, i tak dalej, oczywiście osoby związane bezpośrednio z artykułami gospodarstwa domowego, które opowiadały o tym, jak urządzić kuchnię, mogliśmy to wszystko też pokazać. Mieliśmy tam całą masę bardzo fajnych przybitek, także
Także bardzo ciekawa sprawa. A dla McDonald's z kolei nagraliśmy 5 takich rozmów Human Stories pracowników McDonalda. Wszystkie te osoby gdzieś na różnych stanowiskach w McDonald's pracują, natomiast opowiadały o swoich własnych, niebanalnych zainteresowaniach. Zresztą chyba mamy tutaj próbkę, której będziecie mogli posłuchać. Jakby konkludując, chodzi o to, że naprawdę jesteśmy w stanie rozmawiać prawie że na każdy temat i tutaj jesteśmy bardzo plastyczni, elastyczni, jeśli chodzi o stworzenie produktu będącego podcastem lub wideokastem, natomiast takiego, który na pierwszy rzut oka wydawałby się nawet trudny do zrealizowania. Tam cały dział kreatywny pracuje nad koncepcjami, które nawet te najbardziej prozaiczne kwestie jest w stanie włożyć w takie ramy, że wyniki zaangażowania i słuchalności są tutaj również przekraczające czy nasze gwarancje, estymacje, czy jakieś pierwotne założenia. O próbkę poprosimy. Do Akademii Domowego Bajarza zaprasza Państwa Biedronka. Jak mamy przedszkolaka w domu, to jest jeden problem z tym czytaniem, taki, że dzieci w tym wieku uwielbiają powtarzalność. Uwielbiają. One nie robią tego nam na złość, od razu zaznaczę. Tylko poczucie bezpieczeństwa. Tak, one sobie w ten sposób kreują to poczucie bezpieczeństwa, że mają kontrolę złudną, bo złudną, ale nad tym życiem, co się dzieje. I bywa tak, że przez pół roku, dzień w dzień, te same dzień bajki. Dzień, ta sama bajka. I o ile na początku można przeczytać ją z entuzjazmem i całym sobą, drugi, trzeci również, to jak ją czytamy 101 raz, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że temu dorosłemu wychodzi ta bajka uszami, nosem. Projekt Kuchnia. Odeta Moro, zapraszam. Co to znaczy sprzątać ekologicznie? Sprzątać ekologicznie to przede wszystkim nauczyć się sprzątać. Według mnie sprzątanie ekologiczne to nie jest pójście do sklepu i kupienie środka czystości z zieloną etykietą, tylko to jest takie zmienienie trochę podejścia. W planowaniu sprzątania kuchni właśnie planowanie jest najważniejsze w tym sprzątaniu? Moim zdaniem czytanie etykiet. Czytanie etykiet, instrukcji naszych sprzętów, tak samo, bo niestety nie znamy nawet, nie wiem, zmywarka. Nie wiemy, jak ją czyścić. Lecisz statkiem. Gwiazdy cię omijają, nadprzestrzeń już się skończyła i zasadniczo wiesz, że twój cel jest blisko. Dowieziesz ten ładunek mimo wszystko, mimo że wskaźnik paliwa wskazuje, że są kłopoty, mimo że wiesz, że załoga też niecierpliwi, trzeba to dowieźć. Wychodzisz z nadprzestrzeni i widzisz flotę kosmitów otaczającą planetę, na którą masz ją dostarczyć ładunek. Co robisz? Na podcast zaprasza McDonald's. I takie są właśnie podcasty, wideokasty, które realizujemy w naszej firmie. Kosmiczne wyzwania, kosmiczne zainteresowania pracowników jednego z naszych klientów i też sposób na to, w jaki można opowiedzieć historię właśnie przyjaznego środowiska firmy. Także myślę, że warto zapamiętać. Parę jeszcze słów konkluzji, biorąc pod uwagę, że czas goni. Na pewno takie dedykowane formaty wymagają więcej czasu. Zazwyczaj też wiąże się z tym większy budżet. Natomiast są zdecydowanie bardziej plastyczne i łatwiej dopasować je do strategii komunikacji marki. Dają też możliwość lepszej aranżacji samego studia, realizacji przestrzeni, tak aby w jakiś sposób też lokować markę czy jej produkty. Warto myśleć o tym, że podcasty, wideo bardzo dobrze radzą sobie jako motor napędowy całej kampanii. To są produkty, które być może nie załatwiają nam wszystkich celów, które sobie stawiamy, natomiast są takim spoiwem, z którego dana kampania może być kojarzona. No
No i też ważna sprawa, czasem, jeśli to już jest uzależnione od strategii komunikacji marki, można myśleć o tego typu realizacjach jako formie inwestycji w promocję kanałów własnych klienta, ponieważ zarówno możemy tutaj realizować jakąś cross-promocję, chociażby w mediach społecznościowych, jak i marka może na przykład też pokazać jakieś dedykowane treści, których w głównym nurcie, że tak powiem, nie pokazaliśmy widzom czy słuchaczom, może, że tak powiem, pokazywać je premierowo u siebie, w jakiś sposób budując efekt synergii, a właśnie ten unikatowy content to jest często coś, co klienci jakby zgłaszają nam jako taką bolączkę w kontekście prowadzenia kanałów własnych. Tak, tutaj tak naprawdę słowem wstępu, ponieważ całą osobną prezentację mają nasi partnerzy na ten temat. Natomiast The Originals jest bardzo dobrym przykładem takiej uszytej na miarę kampanii, której punktem wyjścia był podcast. Zaczęło się od tego, że Pilsner posługuje się takim hasłem: nic nie pobije oryginału. Jest on producentem pierwszego na świecie piwa typu Pils, więc na tej kanwie chcieliśmy stworzyć nawiązanie do tego hasła. No i stwierdziliśmy, że zaprosimy do rozmów osoby oryginalne, takie, które przecierały gdzieś szlaki, zajmowały się jako pierwsze czy jedne z pierwszych w Polsce danymi obszarami. Tutaj też mieliśmy cały hub i te podcasty były pewnego rodzaju punktem wyjścia, natomiast o tym wszystkim opowiedzą nasi koledzy, a my tylko tak słowem wprowadzenia chcieliśmy wam pokazać wideo, fragment The Originals. Zobaczmy próbkę. Na program zaprasza Pilsner Urquell. Nic nie pobije oryginału. Krystynę Czubównę poznałem najpierw jako głos. Najpierw ją słyszałem w radiu, potem słyszałem w telewizji. Nie mylę się, słyszałem, nie widziałem. Bo Krystyna Czubówna czytała i namawiano ją, żeby wreszcie pokazała się przed kamerą i żeby czytała panoramę, a ona nie chciała. Bardzo długo nie chciała. Dzień dobry, Krysiu. Dzień powiedz dobry. Mi, dlaczego nie chciałaś? Wiadomo już, że świetnie ci szło w telewizji, kiedy już się wreszcie zdecydowałaś, ale ty przez długi czas czytałaś teksty w panoramie i odpierałaś wszystkie propozycje, żeby usiąść przed kamerą. To proste, no. Jeżeli znajdziesz w życiu swoje miejsce na ziemi, to nie chcesz się z niego wyprowadzać. A ja uważam, że moim miejscem jest lektorska dziupla. I bardzo dobrze się czułam zawsze w radiu, przed mikrofonem i uważałam, że nie jest mi do szczęścia potrzebna kamera. Bardzo dziękuję, że zgodziłaś się na tę rozmowę i po raz pierwszy od dawna udzieliłaś wywiadu. Tak, i myślę, że to jest pewnie ostatni, bo w tym świecie, który znam, jesteś jedyną osobą, którą tak poważam i cenię, że źle bym się czuła z tą myślą, że cię odmówiłam. Dziękuję. Ja również. I to był prawdopodobnie ostatni wywiad Krystyny Czubówny, na pewno jeden z nielicznych, którego udziela mediom. Bardzo wyjątkowa dla nas sytuacja i też właśnie kwestia dowodu zaufania gości, którzy pojawiają się w Onecie, przychodzą do konkretnych prowadzących z uwagi na relacje i też jakby pozycję rynkową tych osób. Marka, mądra marka potrafi pojawiać się w tle, natomiast na tyle nienachalnie, że nie zaburza intymności rozmowy i tak jak powiedzieliśmy sobie na początku w jednej z prezentacji, Jacek wspominał o tym, że The Originals to jest jakby taka nasze numer 3 w tej chwili, jeśli chodzi o dystrybucję w Onecie, marka, którą mamy przyjemność realizować z naszymi partnerami, którzy za chwilę zagoszczą na tej scenie. Także bardzo Państwu dziękujemy dzisiaj za wspólnie spędzony czas i też zapraszamy, będzie komunikacja po tym spotkaniu do
możliwości spotkania i porozmawiania trochę dłużej i szerzej o naszym portfolio, o tym, co możemy robić razem. Czekamy na Radka. Jestem, spokojnie. Dzięki serdeczne. To był roller coaster, bo widzę tutaj i flotę kosmitów, i piękny głos Krystyny Czubówny, i gdzieś nawiązanie do tej dystrybucji. Ja przypominam sobie z 3 bodajże albo 4 lata temu na Web Summit w Lizbonie wątek podcastów był niezwykle interesująco omawiany i miałem takie poczucie, że w Polsce ten temat w ogóle nie istnieje. Tak? I po tych nawet przykładach, które pokazaliście, mam wrażenie, że faktycznie jest to taka przestrzeń, która wychodzi właśnie z tej niszy i jest też przestrzenią, w której marketerzy mogą się odnaleźć, bo sam powiedziałeś o tym, że to jest też element takiego myślenia content marketingowego. To jest jeden sposób, jedno narzędzie do tego, żeby mieć dobry kontakt ze swoimi odbiorcami. I tutaj mam dwa pytania, krótkie bardzo, bo na pewno trochę żeście przegadali, chłopaki. Nie wiem, czy to było 30 minut, o których mówił wcześniej Jacek, że powinniśmy się zmieścić w tym czasie, ale bo jest pytanie, czy partner może dołączyć ze swoim podcastem na Onet? Tak, istnieje taka możliwość. To jest oczywiście wszystko do weryfikacji, do rozmów. Kluczem dla nas jest jakość i wartość dla użytkownika. Także jak najbardziej jest to możliwe, natomiast nie dzieje się z automatu. Jasne. Dobra, i drugie pytanie. Podcast to jest jakiś monolog, to jest rozmowa, czy dzielić to jakoś na części, sekcje tematyczne, zwroty akcji, jak gdzieś tam utrzymać tego widza na dłużej? To jest pytanie do was, czy bardziej do Jacka? Do Przemka. Do Przemka, o no to świetnie. Przemek. Ja myślę, że tutaj nie trzeba żadnych dodatkowych sztuczek stosować. Tematyka rozmowy, prowadzący oraz gość to jest przepis na sukces. Tak jak tutaj przed chwilą Michał powiedział, to nie są ludzie z przypadku, głównie chodzi o jakość, więc jeśli już emitujemy coś, to wiemy, że jest to jakościowe, zatem za tą jakością kryje się też utrzymanie odbiorcy. Specyfika podcastu polega na tym, że ma on jakieś tam swoje flow, jest to medium jednowymiarowe, czyli tutaj skupiamy się na wysłuchaniu tej treści, tej linii narracyjnej, czy w ten świat przedstawiony w jakiś sposób się zagłębiamy i rozmowa absolutnie nie jest monologiem. Wydaje mi się, że treść, jakość tej treści się wystarczająco tutaj obroni, nie trzeba żadnych fikołków wyczyniać, żeby utrzymać uwagę odbiorcy. Dobra, to ostatnie jeszcze krótkie pytanie, nie wiem czy krótkie. Czy jakoś badacie efektywność reklamy podcastowej? To jest coś, co jest, że tak powiem, w procesie, w trakcie, ponieważ sam też obszar jest bardzo młody. Najlepiej myśleć o podcastach w jakimś szerszym ujęciu content marketingowym, wtedy i lepsze będą efekty, wyniki, ale też jakby łatwiej będzie nam mówić o efektach. To jest przede wszystkim kwestia dywersyfikacji dystrybucji. Produkt, który istnieje na bardzo wielu platformach, często z różną metodologią liczenia danych, daje to pewną wartość, natomiast jest też pewnym wyzwaniem. Cały rynek, także w obszarze wideo, pracuje nad unifikacją i tak samo będzie w obszarze audio. Dobra, słuchajcie, bo widzę, jeszcze są pytania, ale mam gorącą prośbę, jakbyście mogli odpowiedzieć na nie w czacie, ponieważ nie chcę dłużej trzymać naszych gości, ponieważ mają moim zdaniem super ciekawą jeszcze prezentację do pokazania, a nadal jest z nami 300 osób, więc czekają moim zdaniem również i na tę prezentację. Panowie, dziękuję bardzo za wasze wystąpienie.